Dobry lot. Dzisiaj mamy akurat niedzielę, 25 października. Godzinę temu wróciliśmy z kwarantanny, z wysyłki gołębi do Holandii, do Amsterdamu na kwarantannę. Zawoziliśmy gołębi, wiadomo, tak zawsze osobiście na wspólny gołębi Victoria Falls w Afryce. I tak mówiliśmy, po powrocie tutaj akurat jeszcze nam wyskoczył jeden transport, który będzie właśnie organizowany w przyszły w sobotę, czyli dzień przed Wszystkimi Świętymi. Akurat będziemy jeszcze wysłać gołębie do Hiszpanii na super starej korabie. Ale tutaj w tym okresie, można powiedzieć, teraz mamy troszkę więcej czasu i w międzyczasie postanowiliśmy nagrać, tylko ze względu na to, że mamy masę telefonów właśnie o sprzedaż gołębi młodych z naszej hodowli, a tak jak ja zawsze to powtarzam, że u nas gołębie są troszkę później dostępne, w tym roku nawet jeszcze były później, będą dopiero później dostępne ze względu na to, że właśnie też czekaliśmy, jak się rozwiną finały na wspólnych gołębikach na całym świecie i czy po prostu ich rodzeństwo, które jest tutaj późniejsze u nas, z tych zwłaszcza gołębi, które zrobiły super wyniki w Mistrzostwach Świata, czy to w Lidze Światowej. Na razie w Mistrzostwach Świata zajmujemy drugie miejsce na prawie 5000 hodowców. W Lidze Światowej na razie prowadzimy w sprincie, ale jeszcze są loty w Azji, także wszystko może się wydarzyć. Wiadomo, dosyć mocna jest ta czołówka, zwłaszcza ta pierwsza dziesiątka, także zarówno można powalczyć o ten tytuł Mistrzów Świata, a tak samo ciężko będzie utrzymać to drugie miejsce, czy po prostu być w ogóle w tej dziesiątce. Także zobaczymy, co się wydarzy. Jeszcze trzy finały na wspólnych gołębikach w Tajlandii mamy do końca roku, aczkolwiek te europejskie wspólne gołębiki poszły, można powiedzieć, w tym roku w miarę znakomicie, także jeżeli chodzi o wspólne gołębiki, tak samo o odkup tych gołębi, masę gołębi odkupiliśmy ze wspólnych gołębików swoich najlepszych lotników i tak jak mówiłem, jak tam mamy dziesiątki tych telefonów, po prostu, że te gołębie, jeżeli chodzi o gołębie, które mamy w ofercie, najpierw one zostają u nas, ponieważ ja mówiłem do każdego hodowcy, praktycznie kto dzwonił, że na razie nie oferujemy tych gołębi, ze względu na to, że najpierw musimy zobaczyć, czy uda się je odkupić ze wspólnych gołębików, ich starsze rodzeństwo i czy będziemy mieć je po prostu w rozpłodzie, bo jeżeli by się udało, że jeżeli by się nie udało ich odkupić, bądź jeżeli powiedzmy zginęłyby na finałach, nie mielibyśmy tych gołębi, tych, które super latały do finałów, a przykładowo zginęłyby na finałach, to wtedy ich rodzeństwo musi zostać u nas w rozpłodzie. Aczkolwiek w tym roku mieliśmy na tyle szczęścia, że właśnie dużo tych ciężkich finałów odkupiliśmy, te wszystkie linie, czy to z gołębi Lismontów, z Ardenów i ogólnie właśnie z Jensenów i tak dalej, dosyć te gołębie fajnie poleciały, dlatego teraz jest możliwość, że faktycznie te gołębie z późniejszego lęgu możemy w ogóle zaoferować, odstąpić, ze względu na to, że właśnie już dzisiaj nawet przywieźliśmy 10 gołębi, udało się z Grecji, z Portugalii, z Hiszpanii właśnie odebrać z Włoch, tak samo te nasze najlepsze lotniki tegoroczne, także mamy to zaplecze, odkupiliśmy te gołębie kolejny rok z rzędu właśnie ze wspólnych gołębików, dlatego te młode ich rodzeństwo późniejsze możemy zaoferować i zrobimy również tak, ponieważ również mamy masę telefonów, czasem z większymi czy to z mniejszymi, ale z pretensjami, że powiedzmy wysyłam, robimy te filmiki powiedzmy tak czasem w tygodniu, ktoś dopiero, u nas też w sumie jest taka zasada, że zazwyczaj parę godzin jest w cudzysłowie po gołębiach, bo co z tego, że u nas na rozpłodzie jest na ten moment prawie 200 par gołębi rozpłodowych, cały czas mocno selekcjonowanych, aczkolwiek młodych do zaoferowania, tak w tym roku bodajże będziemy mieli tylko 36 sztuk, także łatwo sobie można pomyśleć, że my tutaj też nie robimy żadnych aukcji ani za granicą, ani w Polsce, nie współpracujemy i nie zamierzamy współpracować w przyszłości z żadnym portalem aukcyjnym w Polsce, zagranicznym również, chociaż w tym roku masa tych ofert była, aczkolwiek doszliśmy do wniosku, że tak powtarzałem wiele razy, że wcześniej jak lataliśmy tylko w Polsce, to polskie gołębie były słabe, wyniki były słabe. Teraz jak latamy na światowych wspólnych gołębikach, gdzie te wyniki się pojawiają, powiedzmy jesteśmy w tych mistrzostwach świata na tym drugim miejscu, wtedy pojawiają się również oferty, że jednak te polskie gołębie są dobre. Także doszliśmy do wniosku, że nie będziemy oferować na zagranicznych. My tam pracujemy przez kilka ładnych lat z tymi gołębiami, odkupujemy co najlepsze, selekcjonujemy, płaci się wiadomo duże pieniądze za te gołębie. Tak samo wcześniej jak się kupowało gołębie na zachodzie i wtedy były złe, a teraz po selekcji każdy by chciał od nas te gołębie po prostu kupować wyselekcjonowane na zachodzie. Także zrezygnowaliśmy z tego i jedyne co oferujemy, to właśnie tutaj na YouTubie nakręcamy powiedzmy to kilka filmików i w tym roku, tak jak mówię, mamy 36 młodych, także licząc, że z 200 par w zasadzie jest to liczba oszałamiająca, że tak jak mówię, nie ma żadnych innych dodatkowych sprzedaży, tak jak mówię, czy to na portalach aukcyjnych, tam kilka gołębi jeszcze idzie na aukcje charytatywne, jak każdego roku, w zasadzie może nawet kilkanaście tam było zarezerwowanych, aczkolwiek tak jak mówię, tutaj wszystko i wyłącznie co idzie, to idzie właśnie przez te filmiki z YouTube'a i nie robimy żadnych aukcji, żadnych dodatkowych sprzedaży internetowych, czy przez kogoś, czy przez pośredników, po prostu robimy tylko i wyłącznie wszystko, co jest na YouTubie i tyle tych gołębi po prostu jest. I tak postanowiliśmy właśnie, że masa hodowców narzeka w cudzysłowie na nas, że te gołębie puszczamy właśnie w tygodniu, że ktoś nie miał czasu, bo wiadomo, dużo hodowców pracuje w tym systemie dwu-trzy zmianowym i jak, zanim zobaczył filmik, to już gołębi nie ma, dlatego postanowiliśmy, że w tym roku
nagramy taką zapowiedź, kiedy te gołębie po prostu będziemy na internecie prezentować. Wtedy każdy będzie wiedział, będzie sobie mógł zadzwonić. Można powiedzieć, że dla każdego będą równe szanse. Także wychodzimy, można powiedzieć, tak naprzeciw. Widzieliśmy też właśnie naszego kolegi Garhamera w Niemczech, że też tak zawsze robił takie właśnie, można powiedzieć, on akurat robił aukcje na portalu, ale coś takiego właśnie na ten wzór, żeby każdy wiedział, kiedy powiedzmy dana tam sprzedaż czy oferta będzie przedstawiona. My też wychodzimy z założenia, że nie robimy zdjęć gołębi czy coś podobnego, tylko każdego gołębia prezentujemy na żywo. Myślę, że jest to najfajniejsza forma pokazania gołębi. Tak jak tutaj widać, praktycznie z jednej linii zazwyczaj 1-2 gołębie, ponieważ u nas na rozpłodzie teraz pewno będzie około 25 linii hodowlanych, także w zasadzie po jednym, po dwóch gołębiach z każdej linii coś będzie do zaprezentowania. Także tutaj też należy od początku zaznaczyć, że wszystkie te gołębie, które tutaj mamy przygotowane, jest to będzie w, tak mówię, w okolicach 36 sztuk. Są to same gołębie późniejsze, gdyż tak jak mówiłem, starsze gołębie idą wszystkie na wspólne gołębniki. Te, które wracają do nas, odkupujemy z powrotem, idą do rozpłodu, ponieważ my już w zimie parujemy te gołębie w okolicach stycznia. Dlatego potrzebujemy też te gołębie starsze, żeby one nam od razu szły w parę. Dlatego jeżeli uda się je odkupywać ze wspólnych gołębników, tak jak drugi rok rzędu, możemy je odkupić, parujemy. Dlatego te późniejsze mamy po prostu w ofercie i są to gołębie tylko późniejsze. Nie ma, że tam są jakieś starsze te gołębie, które nam nie pasują, bądź cokolwiek innego. Tutaj akurat są tylko gołębie późniejsze. Z gołębi takie po prostu wszystkie te gołębie są takie, które sami chcielibyśmy, żeby u nas były, powiedzmy, dalej w rozpłodzie, które sami byśmy chcieli kupić, czy to na zachodzie, czy na aukcjach, czy gdziekolwiek indziej ze wspólnych gołębników. Także są mocno wyselekcjonowane, tak jak mówię, wiadomo, można by było pociągnąć tych młodych 400 czy 500 na sprzedaż, ale my zawsze, no i zresztą widać, że tak mała, bardzo mała ilość gołębi, jaka jest sprzedawana u nas w domu, a mimo wszystko te wyniki, czy po Polsce, po oddziałach, po okręgach, czy po zagranicy, teraz na Rumunii, na Bułgarii, we Włoszech, ekstra w tym roku nawet na Rumunii z trzech naszych odkupionych gołębi ze wspólnych gołębników, akurat tych, których myśmy nie odkupili, w tym roku już są dwa asy na dwóch różnych wspólnych gołębnikach, także dosyć fajnie te gołębi się pokazują. Po Polsce też mam, powiedzmy, bardzo dużo telefonów w stosunku do tak małej liczby gołębi sprzedanych, że hodowcy są bardzo zadowoleni, także myślę, że jest to taka fajna ciekawostka, że nie sprzedajemy tych gołębi, tak mówię, po 300-400, tak samo w tym roku, nie wiadomo, czy się wystawa w Sosnowcu odbędzie, prawdopodobnie nie, ale też tam gołębi byśmy nie mieli żadnych, bo po prostu nie mamy na tyle, dlatego robimy tylko i wyłącznie taką właśnie ofertę, jeżeli chodzi o wspólne gołębniki, jeżeli chodzi właśnie o ofertę sprzedaży naszych gołębi młodych. Także tak to wygląda i w zasadzie z każdej linii przedstawimy. No i to teraz reasumując, bo znowu się rozgadałem jak zawsze niepotrzebnie. Tutaj będziemy robić, jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest właśnie filmik z zapowiedzią. Zrobiliśmy takie na początek trzy terminy i będzie to, gołębie będą wystawione 1 listopada rano. Pierwsze 12 gołębi, drugi filmik będzie 11 listopada, czyli również praktycznie wszyscy mają wolne, to będzie druga część. Trzecia część będzie w Mikołaja 6 grudnia i prawdopodobnie, jeżeli tam musimy jeszcze odebrać, tylko muszę zobaczyć po prostu, czy kilkanaście, w zasadzie jeszcze 22 czy 26 gołębie młode ze wspólnych gołębników, muszę jeszcze właśnie z kilku krajów tam z takich dalszych, typu właśnie Mołdawia, jeszcze jeden gołębik z Grecji na Halkidiki, nasze asy lotowe z Hiszpanii, z De La Luz, z Derby Zagrzeb, z Chorwacji. Te gołębie, jeżeli uda się nam je do grudnia jeszcze do domu ściągnąć, wtedy też kilka gołębi rozpłodowych, znakomitych gołębi rozpłodowych, właśnie rodziców tych gołębi, które chcemy odkupić, które już mamy w zasadzie odkupione, tylko czekamy cały czas, czy one dotrą do nas, czy będziemy w stanie przez tą pandemię koronawirusa ściągnąć te gołębie na czas. Jeżeli one również wrócą do nas do domu, wtedy też część, ponieważ wiadomo, no, gołębik rozpłodowy nie jest z gumy, a u nas nie da się ukryć, odkupuje się bardzo dużo tych gołębi naszych ze wspólnych gołębników, także też część gołębi tych, powiedzmy, 5-6-letnich sprawdzonych w rozpłodzie, jeżeli ich dzieci odkupimy na polskich obrączkach, wtedy, bo tutaj mowa oczywiście o gołębiach, przede wszystkim u nas w rozpłodzie są w 100% gołębie zagraniczne same, także też chcemy, żeby jak najwięcej w rodowody szło tych lotników, tych gołębi na polskich obrączkach, dlatego też część tych gołębi rozpłodowych będziemy chcieli tam, powiedzmy, tak jak mówię, no, tam pojedyncze pary, w zasadzie, jeżeli z jakiejś pary, tak jak w tym roku odkupujemy 3-4 młode, w tamtym roku z pół braci, pół rodzeństwa również odkupywaliśmy młode, dlatego jeżeli mamy, powiedzmy, 8-10 gołębi z jakiejś tam pary, czy z jednego gołębia, z dwóch, trzech samców, dlatego też na przykład tam, powiedzmy, syna Olimpika Sazila bezpośrednio od Philipsa, właśnie mamy dwóch synów z gniazda, rewelacyjnie latały te gołębie, są to jedyne gołębie w zasadzie w Polsce, jak nie w Europie na ten moment, jeden właśnie zostanie u nas w domu, a jeden będzie na przykład w ofercie. I ta czwarta oferta tych gołębi, kilku gołębi rozpłodowych, takich można powiedzieć totalnych asów perełek, będzie to prawdopodobnie 24 grudnia w Wigilię. Także tak jak tutaj mówiłem, 1 listopada, 11 listopada i 6 grudnia nasze młode późne z hodowli i 24 grudnia kilka gołębi rozpłodowych.
Także tak to wygląda i tutaj dlatego właśnie chcieliśmy zaprosić do oglądania wtedy i praktycznie no, wszyscy będą mieli równe szanse w takie dni wolne od pracy, można powiedzieć, dla większości hodowców będzie można te gęby oglądnąć, dzwonić. Tutaj też nie ma problemu, czy to będzie niedziela, czy święta, będzie można też bez problemu do nas dzwonić. Także tutaj myślę, że będzie to naprawdę taka ciekawa forma z tego względu i też w każdej ofercie praktycznie, akurat w tej pierwszej 12, którą zaprezentujemy, tam ona będzie pokazana na kolejnym filmiku właśnie tego 1 listopada, ze względu na to, że jedziemy właśnie do Rumunii na samolot, na wspólne gołębiki, na derby Superstar i Korabie, no będziemy musieli nagrać właśnie dzisiaj te gołębie, żeby one sobie tam na spokojnie wskoczyły 1 listopada, akurat w pierwszej tam, no na przykład nie będzie chyba żadnego sztichelbauta, ale są tam bodajże dwa sztichelbauty, które tam będą w kolejnych filmikach, tam z wosów tak samo, tutaj u nas powiedzmy oryginalny gołębi od Gerharda Schlepphorsta czerwonych wosów mamy na ten moment chyba 48 bądź 51 sztuk, a wosów znowu w ofercie na ten moment jest bodajże tutaj 2 i chyba są 3, 4, 5, czyli jest to też tylko 5 wosów w całości, miało być 6, no ale jest akurat 5, jeden poszedł już troszkę wcześniej, był taki zarezerwowany, obiecany, także tutaj można powiedzieć, że tak to wygląda i to wosów jest chyba w zasadzie najwięcej będzie do zaprezentowania, a reszta to będą właśnie, tak mówię, po 2-3 gołębie z każdej linii, także tak samo jeżeli chodzi o szlimera, mamy na ten moment 40 oryginalnych szlimerów w rozpłodzie bezpośrednio od Rolfa, a jeżeli chodzi o sprzedaż, to będą chyba tam 2 czy 3, maksymalnie 4 gołębie ze Skaja. Także tak to u nas. Też kilka Ardenów, które rewelacyjnie pokazały się na wspólnych gołębnikach w tym roku. Też będziemy mieli coś tam na pewno, taki lot półfinałowy na derby Brod. No, wspaniałe osiągnięcie. Do teraz, tak właśnie jeszcze sprawdzali tam właściciele Benzinga, że jeszcze nie zdarzyło się nigdy, żeby lot, czy to w ogóle lot konkursowy, a nie mówiąc tak, na przykład na derby Brodzie był to lot półfinałowy, gdzie zakoszowaliśmy 7 gołębi z drużyny na ten lot i wbiliśmy 3 pierwsze na tym wspólnym gołębniku na locie półfinałowym. I też można powiedzieć, że cała Europa była w szoku, bo nigdy się to nie zdarzyło, żeby 3 gołębie z jednej hodowli siadły 3 pierwsze na wspólnym gołębniku na locie półfinałowym. Ale także było też troszkę takich katastrofalnych lotów, na których rewelacyjnie się nasze gołębie pokazały. Na pewno znowu nagramy jakiś filmik z tymi wynikami, aczkolwiek tak mówię, na razie nie chcemy zapeszać. W Mistrzostwach Świata jesteśmy na tym miejscu drugim. Wiadomo, utrzymanie się w czołowej piątce, szóstce będzie niesamowitym osiągnięciem, aczkolwiek no zobaczymy. Wiadomo, cały czas musimy selekcjonować, szukać tych gołębi. Ciężko się walczy, tak jak mówię, przede wszystkim właśnie z Zylnerem, z Wisiertem, z Lekę, ze Sztefflem, z Tarachonem, z ludźmi, którzy latają na wspólnych gębnikach od 15 lat. My w tym roku trafiliśmy na taki sezon, w zasadzie to jest nasz drugi taki, tamten był połowiczny, to jest taki pierwszy pierwszy pełny sezon na wspólnych gębnikach, ale masa tych właśnie wyników, można powiedzieć, była też podyktowana tym, że te warunki w tym roku były katastrofalne, była masa katastrofalnych lotów, nawet takie, nie wiem, Węgry dla przykładu, zaczynało 2,5 tysiąca gołębi, na finał poszło 1100 gołębi, puścili gołębie niestety w deszczu, myśleli, że te gołębie lepiej sobie poradzą, niestety przyleciało tylko w pierwszym tygodniu chyba 28 gołębi, akurat udało się Ardenem zdobyć 14 miejsce w tym ekstremalnie ciężkim locie, też tego gołębia będziemy teraz prawdopodobnie w piątek wrócić do nas, jego brat z gniazda Arden zajął 17 miejsce na 510, również ekstremalnie ciężkiej na wspólnym gębniku we Włoszech, czyli para gniaździaków zrobiła rewelacyjne wyniki, także jest część takich ekstra gołębi faktycznie, które z powrotem wracają do nas, ale tak jak mówię, no cały czas się trzeba uczyć i miejmy nadzieję, że ten już, teraz jeszcze niby sezon trwa na Tajlandii, ale my już czekamy, już w głowie na kartce parujemy te gołębie rozpłodowe, odkupujemy te gołębie, co z czym połączyć, żeby te wyniki uzyskiwać jeszcze lepsze. Wiadomo, dużo ludzi mówi, że tak w naszej sytuacji można by było już dosyć dobrze, w cudzysłowie, zarabiać na tych wspólnych gołęblikach, a masa ludzi się dziwi, że jeśli mamy rodzeństwo, jeśli mamy rodziców, dlaczego my odkupujemy te wszystkie swoje gołębie, najlepsze asy lotowe, czołowe gołębie z finału, z półfinałów, zwycięzców lotów konkursowych, ale tak jak mówię, no, my nie chcemy też, po pierwsze, na pewno budujemy tą bazę swoją rozpłodową, żeby w tych mistrzostwach świata co roku no, było coraz lepiej, żebyśmy faktycznie mogli tak bezpośrednio powalczyć z tymi najlepszymi na świecie. To jest jedna sprawa, a druga sprawa, no, też nie możemy się dać podkupić w cudzysłowie właśnie Niemcom, gdzie tutaj nawet widać po loginach, po przymiarkach, że masa właśnie Niemców, Tajów, hodowców z Tajlandii, między innymi Tarachon i tak dalej, chcą odkupywać nasze gołębie ze wspólnych gołębników, żeby się wzmacniać. Dlatego my też nie chcemy pozwolić, dopuścić do tego, żeby właśnie oni wykupili nasze gołębie i później rywalizowali z nami naszymi gołębiami, bo tak nigdy nie będziemy w stanie latać z nimi na wysokim poziomie. Wiadomo, no dużo hodowców teraz mówi, zresztą widać to po wynikach, że jesteśmy na tym wicemistrzostwie świata na razie, w Lidze Światowej prowadzimy, aczkolwiek to jest cały czas, no nie można stać w miejscu, tylko trzeba się rozwijać, także jest dobrze, ale tak jak mówię, my jesteśmy
tutaj w zasadzie, jeżeli chodzi o te wspólne gołębiki, o w ogóle o hodowlę gołębi, takim można powiedzieć perfekcjonistami, dlatego dążymy do tego, żeby było to, jest dobrze, ale żeby było jeszcze lepiej. No czy się uda, no to wiadomo, czas pokaże, aczkolwiek na razie widać po tych wynikach rok do roku, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Dlatego tak jak mówię, my też chcemy, żeby te gołębie, które od nas idą, żeby trafiały w dobre ręce, do dobrych hodowców i żeby były same dobre, żeby przynosiły radość, bo to nie jest sztuka sprzedać 400 czy 500 młodych, jak leci, komuś się, tak, jest takie powiedzenie, że są dwa uda, jednemu się uda, drugiemu się nie uda i to jest bez sensu, dlatego my staramy się oferować tylko te gołębie po prostu z najlepszym pochodzeniem, te, które u nas się sprawdzają, z gołębi, które bezpośrednio poleciały, z tych par w tym roku również będzie dużo gołębi, gdzie wszędzie praktycznie gołębie się rewelacyjnie pokazały, czy to w Polsce, czy za granicą, na całym świecie, dlatego oferujemy mało gołębi, tak krótko można powiedzieć, mało, a dobrze, także serdecznie zapraszam, tak jak mówię, do tych terminów, jeszcze raz powtórzę, 1 listopada, 11 listopada, 6 grudnia i kilka gołębi rozpłodowych w Wigilię na święta, taką ofertę, można powiedzieć, świąteczną zrobimy, kilka sztuk, także nie będzie tego dużo, ale aczkolwiek, wiadomo, tutaj też nie można powiedzieć, to jest tak jak z nowym samochodem, kupi się z salonu Mercedesa i on się może zapalić za tydzień, to jest tak samo z gołębiami, to gwarancji, jak ktoś nieraz dzwoni, czy mówi tam nieraz, widzę kogoś, że mówi, że on daje gwarancję, czy coś, to tylko po to, że chce przykładowo sprzedać tego gołębia, tutaj no po prostu jest to prawdopodobieństwo dużo większe, że te gołębie faktycznie wydadzą rewelacyjne gołębie, ponieważ się to sprawdza u nas pierwsze, drugie, trzecie pokolenie, ale też trzeba, no nie można robić z gęby cholewy i mówić, że przykładowo to jest na 100%, daje sobie rękę uciąć, bo by można było czasem zostać bez ręki, to już różnie właśnie wygląda, aczkolwiek my oferujemy takie gołębie, za które się nie powstydzimy i które myślę, że są w stanie zasilić każdą hodowlę, no w tym momencie już nie tylko w Polsce, ale w Europie czy na świecie, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału i do oglądania tych filmików. Dobry lot.